Rozdział 13. Szary człowiek. W tym kur zapiał niedaleko. Wzdrygnął się Piotr i rękę swą odjął z kajdan, które przesuwał jak różaniec. Zaśmiał się. Pani, trzeba już maski słoneczne zrzucać. Trzeba pożegnać uśmiechem bramy złotej furii życia. Tu, gdzie tętnią rycerze, a młody Piccolomini na białym rumaku jedzie zdobywać papieską tiarę dla wolności, jest w istocie czarna więzienna jama. Trzeba już z tej bramy wyjść, z bramy największej ułudy, aż do nas należy wszechświat. Pomnisz, jak Zaratustra rozmawia ze złotookim życiem? Mając umierać, przysięga po siedmiokroć, miłuje cię o wieczności. I nachylając się do życia, mówi mu coś na ucho. Zostaje tajemnicą. Myślą niektórzy, że znaczy to i za grobem jest życie. Ja wątpię. Rzekł zapewne wyjść za mąż za innego głupca o wspaniałowłosa. Ale według mnie, rzekła Imogena, powiedział pięknej bogini żywi, rozetnij mi kajdany, abym umarł wolny i pozwól, że spełnię jego nakaz. Mówiąc to, ujęła wśród mnóstwa narzędzi na długim warsztatowym stole piłę pneumatyczną. Zaczęła kajdany krajać. Wynalazek świetny, ozwał się ksiądz, wnosząc czajnik gorącej wody. Kosztuje wszystkiego 25 szylingów, a daje człowiekowi europejską swobodę. A nie tylko kajdany, ale można przeciąć grubą bryłę żelaza. Ksiądz zaparzył herbatę, mieszając odrobinę tak zwanej cesarskiej z zieloną. Woń przedziwna napełniła nozdrza słuchaczom. Wesołość krążyła w powietrzu jak euforion z Fausta w gronie błogosławionych dzieci. Lecz męczeński uśmiech nie schodził z twarzy Piotra. Kur zapiał. Kiedy kur pieje, Piotr zapiera się swego ducha, nie wiecież? Otchła najeżyła swą paszczę milczeniem. Wy, którzy czekacie ode mnie teraz bohaterskiego gestu, jakiejś ody do wolności z chwilą, gdy opadły mnie te kajdany, wydajecie mi się, no wybaczcie, gorąco was przepraszam za to porównanie, wydajecie mi się patriotycznymi malowankami w jakiejś nowoczesnej lipie z Dobromila. Jak to? Więc aż tak nadzwyczajnie piękną jest symfonia życia? Aż z letargu uśpioną królewną pani Imogena? Aż tak mądrym ksiądz Faust? Przypuśćmy! Jakiż rezultat wszystkiego? Czy inne niż te, które przewidział Salomon? Dół, w który walą się bydle wraz z człowiekiem w jednakim dokonaniu. Mimo, że natężyłem wzrok, aby uchronić myśli przed iluzjami, nie jestem li również najpodatniejszym materiałem dla życiowego kuglarstwa, które igra trzema pustymi świecącymi tęczowo kulami, mamiąc, iż to są jabłka Hesperydy, które dają mądrość, obiecując szczęście, a dając szczęście, napomykają o wieczności. Rozumiecie, że ja nie dbam o moją śmierć, dbam o śmierć w ogóle. Nie dbam o me poczucie nicości, dbam o nicość filozoficzną, niecofnioną wszystkiego, co wiecznie płynie. Jest mi cudnie teraz, nie zaprzeczam, ale ktoś z więzienia posadzony na tron stał się zbrodniarzem. Nie dlaczego innego zapewne jak na to, by wykazać pogardę dla dobra i harmonii. Trwałą równowagę ma tylko chaos, nędza, dzikie rozprężenie oraz głęboka nicość. Mnie się zdaje, że jesteś pan zbytnim wygodnisiem, mości Piotrze, rzekł ksiądz. Rozpostarłeś się w lektyce niewiary i każesz nam dźwigać. A gdyby cię tak złożyć z lektyką na krawędzi przepaści? Lektyka zwolna przechyla się w otchłań. Czy instynkt nie każe ci zerwać się na równe nogi i pochwycić życie prostym odruchem?
Piotr milczał, przesuwając między palcami szczyptę popiołu. Wybaczcie mi, że na tyle blasków i szczęścia, które mi rozsłaniacie, odpowie mój towarzysz nienawistny, szary człowiek. Wszedł również jak pani Imogena tajemniczo i zatrzymał się tu wsparte o krzesło. Skręca sobie papierosa, nie odznacza się niczym, ani szyderstwem Mefistofelesa, ani zimną wzgardą niczańskiego nad człowieka. Jest to człowiek szary, nie mający żadnych tęczowych barw, gdyż barwy te niegdyś istniejąc w nim unicestwiły się wzajemnie, tworząc brudną, pajęczą sieć pogardy do życia. Wiem, odparł ksiądz Faust. Lękasz się pan, że jesteś ofiarą złudzeń. Lecz tęcza nad górami jest równie rzeczywista, jak w małej, brudnej mieścinie kałuża. Cóż mówić chce twój szary człowiek? Zastała się tu rzecz filozoficznie nieszczera. Mówimy na przykład ciągle o duszy, o najwyższej jaźni kosmicznej, a tymczasem ja zapytam i proszę o zwykłe słowo honoru. Czy mógłbyś mi je, ksiądz, dać na to, że dusza po śmierci istnieje? Taki prosty, ale na wskroś utylitarny przykład. Otóż ksiądz mi tego słowa nie da. Kończę me życie, spotykam w ostatniej chwili takie muzeum osobliwości, tu ukłonił się w stronę księdza Imogeny, gdzie realność mówiona przez księdza jakże inną jest od realnej rzeczywistości. W więzieniu żarło nas robactwo, wszyscy byliśmy ludźmi poniekąd wzniosłymi. Jednocześnie tym więcej męczarni musiał przebyć, im bardziej ktoś był wzniosły, ale każdy musiał to robactwo otrząsać w kącie i deptać nogami. Wybaczcie, że tę ohydę przytaczam. Zapewne dla franciszkanów byłoby to szczeblem do doskonalenia się. Ksiądz wyniósł spotężnienie ducha z Messyny, gdy tymczasem zniszczenie Lizbony w XVIII wieku wzmogło powszechność niewiary, bluźnierstwo przeciw istocie najwyższej i wolteriański sceptycyzm. Zanim zbudujemy tron jaźni, zanim z gruzów Messyny wzniesiemy za księdzem Faustem ideę najwyższego, chciałbym upewnić się, czy tę noc my nie spędzamy w filozoficznym haszyszu? Wszystkie rozumowania nasze, wszystkie opowieści zabarwione są delikatnym, akwarelowym pyłem tendencji. Przekonanie mnie, jako człowieka ginącego, że najlepsze bajki życia jeszcze przede mną za grobem. A oto ja wam powiem, zacni ludzie, nie trudźcie się już dla mnie. I mnie samego nie podnoście na duchu, ale wzajemnie nie stawajmy na koturnach. W gruncie rzeczy wiem, ile te wyjątkowo świątyniowe melodie, które sobie nawzajem wygrywamy, nie stanowią prawdy życia. Który obserwator rzec może, iż beczenie owiec jest istotnością muzyki Agnus Dei? Z tysięcy i miliona tonów wybraliśmy kilka wysokich, z tysięcy i miliona nic nie mówiących szarych dni wybraliśmy dni uroczyste, z tysięcy i miliona myśli smutnych lub co najmniej banalnie życiowych wybraliśmy myśli termopilowe. Jest tak, jak w tych arcypięknych dialogach Platona, takie mistrzostwo słowa, taki realizm szczegółów, że umysł nasz ciągle sumujący prawdy i prawie prawdy i o niemal prawdę nie spostrzega, jak w sumowaniu wychodzi potworna iluzja. Nie kłamstwo, ale taka specyficzna platońska prawda w rodzaju, że dusza jest woźnicą, a ciało rydwanem zaprzągniętym w szalone rumaki. Dzięki za tę noc podobną do tych, którymi czarować umiała piękna sułtanka. Ugościliście mnie jak skazańca podczas sakców w Babilonie, robiąc mnie królem na moment. Jeszcze daleko brzask, ale już wolę wzbudzić żandarmów, umyć się, wypić żuru, zjeść kraszonych kartofli, ruszyć w drogę i rzec finita la vita. Wybaczcie, jeśli mój szary człowiek mimo woli wam dokuczył, ale tego nauczyła mnie północ, wprowadzając w najwznioślejsze momenty swego urzędniczka z martwego podpojlia. Trzeba zejść z góry olbrzymiej, gdzie błysnęło słońce.
Widziałam wschód słońca z wulkanu nad Atlantykiem. Dusza ma rozskrzydliła się od nadmiaru wrażeń, rzekła Imogena. Jeśli choć w przybliżeniu doznałeś wschodu słońca dachowego, czemuż cię zasmuca, że musisz po tym zejść w niziny? Z pamięcią i pewnością, że to słońce tam nad chmurami jest i że ostatecznie będziesz mógł jeszcze je oglądać. W tym leży właśnie wątpliwy wniosek z tej przecudnej nocy, rzekł wesoło Piotr. Ale doprawdy już na mnie czas. Więc każdy zostaje przy własnym zdaniu. Jak zwykle. Odrzekł równie pogodnie ksiądz Faust. Piotr miał ochotę wierzyć w cośkolwiek przed zaczęciem Wigilii. Miło jest nawet rewolucjoniście, jak fredowskiemu szlagonowi. Czy polem, czy lasem anielską milką przejechać się czasem? Po takiej milce zwrot o 180 stopni wstecz do sceptycyzmu ultraszarego. Tedy zostaje tylko już nicość, robactwo, wstręt do życia. Tedium vitae znane nawet Rzymianom. Zakładam się, że chętnie by przeczytał nawet najostrzejszą stronicę z Voltaire'a, z Leopardiego, z Stirnera lub może nawet po prostu Journal Amusant. Zaiste przyznam, odrzekł Piotr, nawet król duch, nawet Mickiewicza dziady nie mogłyby do mnie teraz mówić. Serce moje zatęskniło za absolutem i nie mogąc go mieć, chętnie rozigra się w śmiech hajnego, we wściekłe sarabandy Rabelais. Wszystko tylko już nie polskie anioły malowane na wielkiej mgle, za którą kryją się swoje chlewiki. Mruknął ksiądz Faust. Ładny powrót z misteriów. Pozwólcie, że wtrącę pewną perską opowieść, rzekła Imogena. Słuchamy, rzekł ksiądz Faust. Wyprowadź nas z tych wąwozów. To byłoby za trudne, ale chcę wykazać, że każdy wysoko naprężony stan duszy ma tendencję do rozkręcenia się, więc tylko wysiłek woli utrzymuje nas przy królewskim berle. Pewien rycerz w podróży napotkał u bramy miasta starego derwisza, który jedną ręką wsparty na kiju, drugą trzymał przy samym prawym oku książkę. Idąc, zdawał się czytać z wielką uwagą, jednocześnie płakał. Rycerz zawołał: pozdrowienie ci, potomku Mahometa. I tobie pozdrowienie, odparł tamten. Dlaczego, derwiszu, idąc tak płaczesz? Ach, mój synu, bo jestem stary i nie widzę już wcale okiem lewym. Ha! To jest biada, rzekł rycerz, ale skoro twa młodość minęła, czy nie miałeś czasu przywyknąć? Chyba nie z tego powodu jęczysz. Płacę zaiste z innego powodu, odparł derwisz. Czytam księgę Bożą i rozmyślając, jak jest wzniosła, sprawiedliwa i wymowna, nie mogę się obronić przed wylewaniem łez czułości. Powód bardzo poważny, odparł rycerz, ale w waszym wieku chyba to nie pierwszy raz macie Koran w ręku. Znając go dokładnie, admiracja wasza mogła się już przytępić. Masz rację, synu. Widzisz, rozmyślając głębiej nad wielu miejscami, widzę jasno, że gdyby apostoł Boży słuchał bardziej uważnie dyktant anioła Gabriela, nakazałby sam rzeczy wprost przeciwne temu, co my tam znajdujemy. Może masz rację, derwiszu, ale czyńmy sprawiedliwość, nie troskając się zbytnio o przepisy niezręcznie ujęte. Tu derwisz zaczął łkać jeszcze silniej i głosem przerywanym zawołał, wytrząsając rękoma. Ha, broda solona jest z tego proroka.
Wszakże najmniej z 10 miejsc widać, że ani on, ani Gabriel nie zrozumieli jednego słowa z tego, co wszechmożny objawił. Tu rycerz począł się śmiać i nakłaniał derwisza do spokojnego rozważania jeszcze swych negacji. Tak argumentując, przebyli bramę miasta. Derwisz skręcił w uliczkę, towarzysz zaś jego usłyszał już tylko mruczenie. To, że prorok albo anioł Gabriel nie wiedzieli, co mówią, byłoby pół biedy, ale gdy się widzi, że ów sam zniknął za węgłem muru i rycerz nie mógł już dowiedzieć się, co właściwie derwisz zarzucał owemu. Ksiądz i Piotr śmieli się ze sceptycznego derwisza. Rozśmieszyć przeciwnika znaczy go rozbroić, rzekł Piotr, ale rozbroić to nie znaczy jeszcze go przekonać. Przyznacie chyba, że u nas życie stało się jakimś obłędnym majaczeniem. Zatraciliśmy w świadomej masie społecznej zmysł życia. Bezsilność nasza wytworzyła rozpasanie kanali wszelkiego rodzaju. Garść żusierów, niby szczupaki w mętnym stawie żerują. Przedstawił ksiądz typ wyjątkowy zdeprawowania magnackiego. W zniszczeniu Messyny słyszałem coś rodzimie mi znanego. To, co tam trwało przez jedną noc, u nas trwa całymi dziesiątkami lat. Westchnęła Imogena. Sprawa potwornieje jeszcze z powodu, mówił Piotr, że dwa nieprzyjazne sobie narody żyją pod dziurawą polską strzechą. Myślę tu o Żydach i o nas. Niedawno jeszcze omijano wstydliwie te kwestie. Czarowały wyobraźnie tłumy Żydów, które szły w roku 61 za pięciu poległymi. Ale teraz stało się jasne, że tyka mas żydowskich czerpie z jadowitego źródła Talmudu. Czytałem 10 tomów we francuskim tłumaczeniu. Są to rzeczy horrendalne. Tłumacz Żyd podawał to jako księgę mogącą stanąć obok Iliady. Nie bronię ułomności naszych katechizmów, ale jednak to są dwa światy wrogie sobie. Otóż wyznam, że najciężej mi jest z myślą, co będzie z Polską nie z powodu Niemców lub innych, ale z powodu Żydów. Rozmawiałem z jednym głośnym pisarzem żydowskim. Rzekł mi, że my jesteśmy w Polsce goście, nie oni. Że Wisła jest stara Żydówka, że Chrystusa on i teraz by ukrzyżował, bo to był zdrajca. Wśród Żydów są dwa typy, ozwał się ksiądz Faust. Idealistów i faryzeuszy. Rabbi Hillel Chrystusowy, choć poza chrześcijaństwem, i Rabbi Szamaj, twardy, okuty, choć nieraz nosi legię honorową w klapie i przyjął chrzest. W dziejach mamy Spinozę, najszlachetniejszego i najczystsze serce, tuż obok rabinów, którzy miejsca opuszczone w Talmudzie do ustnych objaśnień tłumaczą jak dla zgrai opętańców. Legenda o Żydzie wiecznym tułaczu zdaje mi się przeczuciem, że zjawi się potężny człowiek, który jak Mojżesz lud ten jeszcze poprowadzi do nowych dziejów. Ale to nie jest łatwo. Okazało się, że w Argentynie ani w Palestynie osadnicy żydowcy pracować nie chcą, ale natomiast zaraz zmieniają się w arendarzy. Masa żydowska nienawidzi już pracy wśród natury. Więc jaka nadzieja? Zapytała Imogena. Duch, który przeobraża, uszlachetnia, rozjaśnia. Jeśli wielką jest ciemnota Żydów, wielką bywa rozpacz najlepszych. Rozpacz zaś jest tym szturmem, który rozwiera bramy niebiosów, choć uderza w bramy piekieł, mówił spokojnie ksiądz Faust. Znałem Żyda wiecznego tułacza. Imogena drgnęła i spojrzała jak człowiek, którego magnetyzer wbrew jego woli chce uśpić. Znałem go. Tułał się on wszak po całym globie, można go spotkać to w Harlemie, to w Tobolsku, w Australii i przed giełdą londyńską. Wsłuchuje się on w niecną chuć szalbierstw. W salonach warszawskich siada w kącie i słucha.
podparszy swą brodę dziką, jak las sybirski. Słuchaj, nie wiem już, kim bardziej pogardza, nami czy swoim narodem. Raz do więzienia mego wprowadzili na podwórze olbrzymiego starca. Była wtedy noc księżycowa, iskrzył śnieg. I widzieć mogłem doskonale. Sądząc z typu, był to Żyd. Głowa Mojżesza z rzeźby w kościele Sopra Minerva w Rzymie. Gdy szedł po śniegu, stopy jego zostawiały ślad krzyża z 13 gwoździ ułożonego. Wywiedli go do więzienia. I jakiemuż trafowi przypisać, że wprowadzili do celi obok mnie? Możecie domyślać się, że nie spałem tej nocy. Mrok nastąpił zupełny, księżyc zapadł. Ujrzałem dziwną fosforescencję, która przenikała ścianę, za którą był Żyd, wieczny tułacz. Zacząłem rozmawiać z nim za pomocą wypukiwania. Po tym, gdy odbywało się to nadzwyczaj powoli, mówiliśmy telepatycznie. Zapamiętałem każde jego słowo. Była to wizja przyszłości tajemniczego miasta. Ale ponieważ jest tam srogo powiedziane o Polakach i Żydach, będących arendatorami krowy polskiej, przeto i mogeno, która masz domieszkę hebrajskiego pochodzenia w sobie, nim wysłuchasz. Uśmiechnęła się tak cicho, że można by to było wziąć za uśmiech dziecka. Ale straszliwa siła była w przymkłych jej oczach, błysk stali w spokojnych jej słowach. Serce moje jest od dna jedno. Lubię pieśni nad pieśniami, ale wolę Rigwedę niż proroków żydowskich. Słowacki przenika mą duszę, gdy Heine działa na mózg. O rysach mych sądzić nie mogę. Nie znoszę, aby ktoś wątpił, że jestem tym, czym być chcę, nie zaś tym, do czego mnie zmusza jakoby domieszka rasy. Dusza jest czymś głębszym niż naród i rasa. Nie pytam o legitymację orła i błyskawicy, ale wiem, że cierpisz jak nikt, biorąc na siebie odpowiedzialność za to, czym stały się te dwa narody. Zresztą dość wstępów. Przystępuję do opowieści Ahasfera, przepraszając, że uchylam znowu bramę wizji piekielnych, jednostajnie ponurych.